Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska jest ze mną. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czego się pani spodziewa po dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu? Niestety chciałabym dowiedzieć się naprawdę, jak wygląda sytuacja na granicy. Chciałabym, żeby pan premier powiedział dokładnie, jakie plany ma polski rząd, jakie działania podejmie, jak wygląda współpraca z naszymi sojusznikami, z krajami, które borykają się z tym samym problemem. Chciałabym się dowiedzieć, co robi polska dyplomacja. Tego bym chciała. A czego się pani spodziewa? A spodziewam się tego, że będzie jak zawsze. To znaczy, że wyjdzie pan premier i powie, że wszystkiemu winna jest opozycja. A później wyjdzie opozycja i będzie... Nie, ale skończę, że wszystkiemu winna jest opozycja. I gdyby nie my, to Polska była wspaniałym krajem. Mhm. Nie odpowie na żadne pytanie i przez 15 minut, bo to nie ma czasu, będzie nas obrażał, próbował wzbudzić wielkie emocje. A happeningów opozycji, pani koleżanek i kolegów się pani nie spodziewa? Ta sprawa jest naprawdę pani bardzo Jakira poważna. Pani Jakira znowu przyjdzie z karteczkami, które ta będzie rozrzucać? Ta sprawa jest bardzo poważna. Naprawdę bardzo poważna i chyba dawno w Polsce nie musieliśmy stanąć przed tak wysokim... No właśnie, poważna sprawa. Dlatego ja wiem i jestem przekonana, że moje koleżanki, moi koledzy będą zadawali pytania, te właśnie, które chcielibyśmy odpowiedzi poznać my i Polacy, bo to my chcemy po wiedzieć... To pierwszy w historii. Ale zobaczymy, jak nie, będzie. To nie jest tak, bo były pytania bardzo poważne stawiane z mównicy sejmowej, na które bardzo niestety... Bardzo panią przepraszam, kiedy było ostatnio taka sytuacja, że premier przemawiał, to jedyną osobą była pani posłanka z Koalicji Polskiej z PSL-u, która jako jedyna w formie pytania zadała pytanie. Cała reszta wykorzystała czas na pytanie, na swoje wyrażenie swojej głębokiej niechęci, to grzecznie ująłem do rządu. Ale zostawmy teraz to, bo ja mam jedno pytanie. Czy Polska powinna przyjąć tych ludzi, którzy stoją na tej granicy? Polska powinna przede wszystkim rozpocząć działania dyplomatyczne, porozumieć się z Unią Europejską, bo to jest problem nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Tak, pani marszałek, ale czy powinniśmy ich przyjąć do Polski? Ale nie możemy tych wszystkich ludzi przyjąć do Polski. A pani koleżanki z Platformy Obywatelskiej uważają inaczej. Iwona Hartwig mówi, że wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski, kim się sprawdzi, kim są, sprawdzi się później. To jest wypowiedź sprzed jakiegoś czasu. Sprawdzić. Ale sekundkę, bo wczoraj zabrała głos, ostatnio w każdym razie zabrała głos Joanna Ochojska i ona powiedziała, że nawet jeżeli do Polski chce się dostać 5 tysięcy osób, no to w końcu czy my naprawdę nie możemy ich w Polsce przyjąć? Ona w ogóle mówi, że moglibyśmy przyjąć spokojnie 50 tysięcy osób. Ale tutaj nie chodzi jedna rodzina na parę. O ilość osób. Ale rzeczywiście nie możemy wpuścić do Polski osoby, która nie jest sprawdzona, której nie wiemy. A Iwona Hartwig mówi, że możemy. Wie pan, jeżeli moje koleżanki patrzyły na te sceny, które działy się na granicy, niestety nie ma tam polskich dziennikarzy, ja bardzo żałuję, bo może ten obraz wyglądałby inaczej, może mielibyśmy większe zaufanie do tego, co się dzieje. Ja rozumiem, że ona reaguje sercem, jest bardzo zaangażowana w sprawy społeczne. Jeżeli widzi dzieci na granicy, to każdy z nas w taki sposób reaguje. Naprawdę pani też uważa, jak Joanna Ochojska, że możemy przyjąć 5, a nawet 50 tysięcy osób? Kiedyś przyjęliśmy prawie 30 tysięcy, zdaje się, Czeczeńców i nawet nie widzieliśmy, że tyle osób... I teraz powinniśmy zrobić ale to samo? Ale było wtedy to robione systemowo. Nie było tak, że przyjeżdżał każdy, kto chce. Nie możemy wtedy to byli uchodźcy. Teraz nie to są migranci, ludzie, którzy chcą lepszego życia. Nie można wpuszczać każdej po osoby, która chce do naszego kraju, kiedy nie spełnia warunków. To wszyscy wiemy i tutaj chyba nikt z tym nie polemizuje. Pani i wszyscy marszałek, w Polsce chcą bronić naszej granicy, ale też chcemy być ludźmi w tym wszystkim. Właśnie. To jest bardzo trudne. Dlatego przed rządem stoi bardzo trudne i poważne zadanie, ale ja uważam, że naprawdę powinniśmy zacząć współpracować z Unią w tej sprawie. Pani marszałek, czy Platforma popełniła błąd, głosując przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego? Wprowadzenie stanu wyjątkowego, myśmy byli przeciwko temu, bo uważaliśmy, że to nie rozwiąże żadnego problemu. I nie rozwiązało. To niech pani sobie wyobrazi teraz, że teraz w obliczu tego naporu migrantów na granicy biega nadal z torbą poseł Starczewski, pani Jachira krzyczy na funkcjonariuszy Straży Granicznej. To były dwa ale mogę dalej wymieniać. Ale ja mogę... Posłowie Joński i Szczerba... No nic takiego nie zrobili, byli na granicy, chcieli coś przekazać, nie przekazali prodo. To nie jest ważne. Ważne jest to, że... Pani z pizzą, ja wiem, ja to wszystko rozumiem, tylko wie pani... Ale pani rozmawia pan o czterech jednostkowych czy pięciu wypadkach posłów, a mamy problem na granicy. A to są wasi ludzie, których nie spotkało nic złego, czyli to nie był z waszej strony ekces. Na granicy, rzeczywiście, Straż Graniczna ma bardzo poważne problemy. W tej chwili
daje sobie lepiej radę, przygotowała się na to, bo było to dla wielu strażników zaskoczeniem, że idzie taki napór uchodźców, nie widzieli jak mają działać, mają bardzo trudną sytuację, a w tej chwili to jest taki rodzaj wojny hybrydowej, na którą Straż Granicza nie była przygotowana. Więc ja a może tak, błędem było to, że głosowaliście przeciwko budowie muru na granicy? Powiem tak, ja bym wolała, żeby był stan wyjątkowy, nic nie pomogło. Migranci jak przychodzili, tak przychodzą. Granica była dziurawa. Sobie teraz wyobrazić, co jest, by było, gdyby ale nadal nie było stanu wyjątkowego, gdyby tam byli posłowie opozycji, którzy urządzają happeningi, i gdyby nie było muru, bo Platforma też była przeciwko ale temu, ja sobie wyobrażam, żeby tam powstały że te polski zasieki. Rząd mógł wzmocnić Straż Graniczną, bo ona potrzebuje pełnego wsparcia, ale prowadził działania dyplomatyczne w Europie i z krajami, z których przyjeżdżają ci uchodźcy, żeby zatrzymać loty samolotowe, żebyśmy rozmawiali. Ale prowadzimy te działania. Podobno prowadzimy. Podobno prowadzimy. Nie, ale zaraz. Bo chciałabym, żeby wykorzystać doświadczenia Frontexu. Konsulaty białoruskie zostały zamknięte. No tak, to rzeczywiście rozwiązało problem. Problem nie polega tak, że oni nie będą dostawać wiz na przykład i zezwoleń, bo oni... Dobrze, ale pani marszałek, ja zadam inne pytanie. I to na pewno by rozwiązało część tego problemu, bardzo trudnego, bo Łukaszenko cynicznie to rozgrzywa. Pani marszałek, czy nie myliliście się, czy nie myliła się pani, głosując przeciwko budowie zapory, płotu na granicy z Białorusią? Każdy płot, jak pan nawet widzimy na tych zdjęciach, można zniszczyć i pokonać. Dlatego lepiej go w ogóle nie stawiać? To dziwna logika. W tej chwili nie wiem, czy zatrzyma takie zmasowane uderzenie duchowe. Ale gdyby go nie było, to czy byłoby lepiej? A gdybyśmy lepiej się do tego przygotowali i gdybyśmy działali w jaki sposób się przygotowali bez zasieg za to z posłem Starczewskim i torbą Zikei? Ale pan jakie na tym posłem Starczewskim? Mogę mówić o posłance Jachirze. Zapłacili za to swoją cenę, wiedzą, że to działania nie były dobre i dobrze, są niedoświadczeni. Ale ja mówię, naprawdę, sam mur... Sam stan wyjątkowy nie rozwiąże tego problemu, jeżeli nie zaczniemy działać międzynarodowo, jeżeli nie zaczniemy współpracować z organizacjami, które przeszły ciężką edukację, bo przecież Włochy doświadczyły tego. Wykorzystajmy to. To zostawmy w takim razie już sprawę Białorusi. Będziemy się jej oczywiście przyglądać i na pewno będziemy do tego wracać. Pani marszałek, zbliża się święto niepodległości. No i będzie Marsz Niepodległości, przejdzie on, chociaż prezydent Warszawy nie wydał na to zgody. Czy to dobrze, że no właśnie, że prezydent jednak nie wydaje zgody, a ten marsz wie, że ten marsz i tak przejdzie. Nie lepiej byłoby to jakoś grzecznie załatwić, normalnie, cywilizowanie? No ale skoro Marsz Niepodległości chce iść miejscem, gdzie trwa budowa, jest plac budowy Warszawy. Teraz słyszałam właśnie, że całe służby miejskie chcą zabezpieczyć ten teren, żeby nie leżały kamienie, nie leżały cegły. Nie, oni specjalnie wystawili, no ale dobrze. No specjalnie wystawili, no ta budowa trwa już. Panie redaktorze, ja powiem tak. Mogliby od razu dawać do ręki kamień i racę. Sytuacja jest trudna, ale bardzo nie podoba mi się to, co mówi minister sprawiedliwości, który mówi, że proszę bardzo, róbcie, macie prawo zrobić demontaż. Radio RMF24 Interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie, słuchaczom radia, dziękujemy. Ma pani rację, jeżeli minister sprawiedliwości mówi o nieposłuszeństwie obywatelskim, no to człowiek ma prawo się zastanowić, to wobec kogo mogę być nieposłuszny, a wobec kogo mam być posłuszny. Chętnie bym zadał to pytanie panu ministrowi Ziobrze, ale on do mnie nie chce przyjść. Szkoda, bo jest ministrem sprawiedliwości, ale zada powinien inne pytanie. Szanować prawo. A zada pani inne pytanie. No dobrze, ale z drugiej strony, kiedy wszystkie możliwe demonstracje były zakazane z powodów pandemicznych, to Rafał Trzaskowski, wy... zachęcaliście wszystkie kobiety do tego, by brały udział w protestach. To... Mało tego, parę dni temu na nielegalnej, niezgłoszonej, ale jak to mówiliście, spontanicznej demonstracji zgromadziły się w Warszawie tłumy. Wtedy to było okej. Okay. Wtedy, nie. Pani pozwoli, że dokończę, wtedy żadne remonty ulic nikomu nie przeszkadzały. Ale czy ktoś jeszcze tą ulicą? Ach, czyli tą ulicą nie może. Czyli to powiedzcie Marszowi Niepodległości, ej wiecie, bo mamy ale remont ja też tutaj. Chciałam powiedzieć, czy na marszach, czy na tych spontanicznych, na tych protestach kobiet rzucano cegłami, palono parte, no, petardy, przypomnę pani, podpalano jakieś... Przypomnę pani, że na protestach kobiet w październiku malowano po ścianach zabytkowych budynków,
że dochodziło do bujek i naprawdę to wszystko, o czym pani mówi, miało miejsce. Rzeczywiście nie widziałem, żeby ktoś się podpalał. Natomiast... Skala zniszczeń i agresji, która jest na tych maszczach. Pani marszałek, pani nie jest do twarzy nie... obrona tego typu rzeczy. Znaczy, bo ja pani nie jest taką osobą, że pani chodziła i wrzeszczała wypier i jeszcze mazała po ścianie kościoła farbą. Ja wiem, no nie jest pani taka, no więc niech pani tego nie broni. Prawo do demonstracji jest prawem w każdym demokratycznym kraju. Pod warunkiem, ale... że nie dotyczy to oczywiście prawaków z Marszu Niepodległości, tak? Pod warunkiem. To znaczy ja podejmuję taką decyzję prezydent, podejmuje sąd. Każdy ma prawo odwołać się do sądu. Zaraz, no się odwołał, tylko... No, sądy, tylko, no tylko... sądy są teraz takie. Jakie są sądy? Żeby Bąkiewicz nie... Bąkiewicz nie ma prawa wygrać w sądzie, no pani marszałek. No ale to jest... To w ogóle dochodzimy do bardzo dziwnej... Jeżeli ja chcę żyć w państwie prawa i dla mnie decyzja sądu jest przeze mnie uznawana. Sąd podjął decyzję. Rozumiem. Sąd podjął decyzję. Dobrze. Pani marszałek, ja pytam o decyzję polityczną, bo ona była najpierw. Prezydent Trzaskowski nie zgadza się na tę demonstrację. A pani, gdyby pani była prezydentem Warszawy, pani by się zgodziła na Marsz Niepodległości czy nie? Marsz Niepodległości to jest Marsz Niepodległości. Marsz Niepodległości, na który są promowane flagi... ONR-u, na którym pali się. ONR jest deganą organizacją społeczną w Polsce. Ciągle jeszcze, bo głosi hasła, które są sprzeczne naprawdę z duchem demokracji w naszym kraju. Pani poseł, ja się mogę z panią zgodzić w tym, że ONR nie jest pan moją... Pan się nie musi ze mną zgadzać. Dobrze. Tylko... Pan się nie musi ze mną, ale ja panu powiem... Chciałem to pani powiedzieć. Ma pani rację. Nie muszę się z panią zgadzać, ale ja też jestem obywatelem. Bąkiewicz też jest obywatelem. I każdy z nas może czegoś chcieć albo nie chce. Dobrze, ja nie chcę takich scen widzieć na ulicach Warszawy. A oni nie chcą widzieć parad równości. I robią wszystko, żeby ich nie było. Dobrze, tylko że ja w tym momencie, na przykład ja się teraz z panią zamieniam miejscem, ja jestem politykiem, to ja decyduję. I przychodzi do mnie jeden dżentelmen i mówi, nie mogę zgodzić się na te obrzydliwe marsze niepodległości, bo oni tam mają neonazistów i to jest obrzydliwe. Ja mówię, no sercem z panem się zgadzam, no ale... Jeżeli no, ale ma się cóż, partnera, do którego można zaufać, można ustalić, czego się chce nadam. A przychodzi drugi dżentelmen, notabene z partnerem i mówi, bo my chcemy zrobić Parady Równości, powiem a nam nie panu, pozwalają. Każdy z marsz może być, jeżeli nie przekracza się granicy i zasad... Ale pani nie wie przed marszem, czy oni tym razem przekroczą. Dlatego trzeba mieć zaufanie do osób. Kiedy każdy kolejny marsz powodował zdemolowanie części Warszawy, nie możemy mówić, że to jest wszystko w porządku. Dobrze, pani marszałek... Zaufanie. To jest słowo, którego w naszym kraju teraz najbardziej brakuje. Pani marszałek, to zostawmy w takim razie już te marsze. Czy Platforma Obywatelska chce legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży? Bo ja przyznaję szczerze, że się pogubiłem w tym, czego chce Platforma. Ciekawe, bo z dwa lata temu, półtora roku temu przedstawiliśmy nasze stanowisko, przedstawiliśmy cały pakiet spraw, które uważamy, że należy. Dwa lata temu Małgorzata Kidawa-Błońska w tym studiu mówiła, że jako Koalicja Obywatelska jesteśmy za zachowaniem kompromisu. No ale czy myśmy rozwalili ten kompromis? Dotyczącego ustawy aborcyjnej. Czy myśmy cały czas mówiliśmy, ruszenie tego kompromisu spowoduje bardzo wiele złych rzeczy. Ale wy nie, proponujecie o tym teraz, cały czas. Chcemy powrotu do kompromisu, tylko mówicie, chcemy liberalizacji. I macie do tego święte prawo. Ale przepraszam, co powiedzieliśmy? Zmieniliście zdanie. No, chciałbym to jakoś spuentować. Cały czas... Koalicja, znaczy Platforma Obywatelska uważa, że aborcja jest złem i nie powinna mieć miejsca, chociaż jeżeli chcemy, żeby tej aborcji w naszym kraju nie było, trzeba spełnić pewne warunki. Żaden z tych warunków prawie nie jest spełniony. Nie jest wsparcie dla kobiet. Kobiety nie mają dobrej opieki medycznej, nie mają zapewnionego wsparcia. Jest tam te argumenty, tylko ja chciałem się dowiedzieć, czy Platforma w tej chwili jest za legalizacją aborcji. To jest... ponieważ zniszczono kompromis, dopuszczamy możliwość aborcji w wyjątkowych sytuacjach, nie tak na życzenie, bo to jest w ogóle rzecz, w wyjątkowych sytuacjach, żeby nie dopuścić do takiej tragedii. Ale co znaczy w wyjątkowych sytuacjach? No bo to w tej chwili jest w wyjątkowych sytuacjach. W tej chwili nie ma wyjątkowych, no bo mamy tylko dwa przypadki w tej chwili, kiedy no to można. To są właśnie i za wyjątkowe chwilę, ale sytuacje. Tych wyjątkowych jest kilka więcej i ja uważam, że tutaj powinniśmy ale zaraz, mniej... Pani marszałek, bo ta sytuacja jest banalnie prosta. Dopuszczamy w wyjątkowych sytuacjach... A w jakich wyjątkowych? Niech pani je sprecyzuje, przynajmniej te główne. Czy na przykład... No dobrze, no bo była sprawa... Była przesłanka, którą zlikwidował Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem, to jest ta o trwałym uszczerbku na zdrowiu. Wie pan, w
tej chwili zresztą, w tym Sejmie, w tym momencie naszej historii, tak, żadna ustawa poprawiająca czy doprecyzowująca nawet to, co jest, nie ma racji, by tu możemy najwyżej doprowadzić Andrzej do tego, Duda żeby... chciał złożyć swój projekt. No i też tego nie ma, i też go nie ma. No więc dobrze, właśnie, ale sekund, czyli ten Sejm... No bo nikt go nie chce nad tym pracować w Gasie ten właściwie. Sejm jest w stanie zaakceptować pomysły pani Kali Godek i skierować nie jest je... w stanie, jak widać. Kieruje je do komisji. No, to PiS wiele razy obiecywał i to jest jedna z tych obietnic, które akurat spełnił. Nie zawsze i nie przy wszystkich obywatelskich, więc... Tak, ale obiecywał, że to się swoje już... obywatelskie będzie kierował do komisji. A których nie skierował? Były społeczne... Których nie, nie skierował? Nie, w których tej chwili nie skierował przy teraz? Panu dokładnie... Nie, no bo dobrze, od jakiegoś czasu PiS obywatelskie projekty kieruje do komisji, by one tam trafiły do zamrażarki na wieki. Oby tak było. Dobrze, to jest pani... Bardzo bym chciała, żeby trafiły tam na wieki i nie wychodziły. Te akurat dwa projekty. Teraz będzie, teraz właśnie kolejny projekt stop aborcji. Stop LGBT, stop aborcji. Każdy projekt musi coś stopować. Dlatego powtarzam jeszcze raz. Przygotowaliśmy naszym zdaniem najlepszy pakiet rozwiązań. Czyli pierwsza rzecz, najważniejsza, dająca bezpieczeństwo kobiecie. Od edukacji po wsparcie medyczne, opiekę, wsparcie psychologa, wsparcie, kiedy kobieta... Ale dobrze, ale pani, i to jest najważniejsze. Marszałek, ja się, a potem, wie pani, ja w sprawie aborcji robimy... się od pani niczego nie dowiem. Ale to mi się pan tego, bo no my nie uważamy, się, bo ja próbuję, że są wyjątkowe dobrze. Sytuacje. I ani pan, taka... ani ja dzisiaj prawnie tych sytuacji wyjątkowych nie zapiszemy. No jak to? Jeżeli nie zapiszemy ich w prawie, dlatego, znaczy to, musimy je do tego potrzebne jest wsparcie, wiedza lekarza, danej kobiety, nie, psychologa. Danej kobiety. Jeśli to jest wiedza danej kobiety, to się nazywa aborcja na życzenie. Nie. Albo nie. Na żądanie, jeśli życzenie jest dla pani złe. Nie, naprawdę. Sprowadza pan to, trywializuje. Ja to oczywiście, nie, ale tak oczywiście, nie że nie. Oczywiście, jeżeli... że tego nie banalizuje ja w żaden sposób. Ja i moje koleżanki poprosiłyśmy, zadałyśmy pytanie panu ministrowi Ziobrze, żeby od czasu, kiedy istnieje zmieniona, zniesiono ten... Tę przesłankę, tak? Tak. Mhm. Ile było takich wypadków, że umarły kobiety? Ile było wypadków, że wzniesiono no to sprawę skoro chce do... Skoro chce pani o śmierci rozmawiać, to porozmawiajmy niestety o ale śmierci. To... Pani, to jest zadane pytanie. Czy Jarosław Kaczyński odpowiada za śmierć Izabeli z Pszczyny? Tak uważa Donald Tusk. Pytam panią o zdanie. Polityk, który dopuszcza do wprowadzenia takiego czy innego prawa, zawsze za to prawo odpowiada. A to prawo skutkuje to pośrednio, odpowiada. Tak, bo jeżeli nie byłoby takiego prawa... Jak może w takim razie pani wytrzymać z tym faktem, że na czele pani partii stanął seryjny morderca? No bo jeżeli ta logika obowiązuje w przypadku Kaczyńskiego, to 107 okołoporodowych zgonów kobiet było w latach 2009-2015. To są dane Ministerstwa Zdrowia. Nie znam danych z 2007 dlatego i 2008. Ja powiem tak, ale rozmawiamy o trochę czymś innym. Nie, ale rozmawiamy nie. o tym, że jeżeli okołoporodowy zgon kobiety odpowiada no w tym wypadku wicepremier, a waszym nie będzie premier, nie, no to znaczy, że macie krew na rękach. Nie. Ja tak nie uważam, tak, ale ja nie uważam, ale ja nie wygaduję takich rzeczy. Tego prawa, no. Zmiana tego prawa, przecież to prawo zostało zmienione dlatego, że chciał tak prezes Kaczyński, dlatego, że chciał tak Prawo i Sprawiedliwość. I to zmiana tego prawa spowodowała bardzo wiele niebezpiecznych wypadków i śmierci kobiet. Miała pani na studiach marksizm? Nie. I to widać, bo dialektyka marksistowska jest pani na szczęście obca. Nie umie pani tłumaczyć takich wygibasów, że raz można, a raz nie można. Ale nie rozumie, przepraszam. I za to między innymi panią lubię. Nie, ja się z panem nie zgadzam. Że ja sam panią pan lubię? To jest mi bardzo miło, ale zgodzi się pan ze mną, że zniesienie tego porozumienia i tej jednej przesłanki spowodowało, że wiele kobiet stanęło w bardzo trudnej sytuacji. Nie, i wiele kobiet umarło się. Z tego powodu. Nie zgodzę gdyby się. Tego nie było, nie one się. Żyłyby dalej. Nie zgodzę i niestety się. Tak jest. Dlatego wyszły kobiety. Wyszły kobiety na ulicę, bo się boją. Boją się rozumiem. Matki o swoje córki, boją się o swoje wnuczki. Dlatego, że boją się sytuacji, ale nie zgodzę że się lekarz z panią, dlatego, będzie że... sparaliżowany strachem i nie podejmie działań. Bo jeżeli uratuje kobietę, może odpowiadać akurat potem. Szpital w Pszczynie miał wiele dziwnych sytuacji, zanim były jakiekolwiek zmiany ale w ustawie, ale zostało. Lekarz boi się dlatego, że uratuje kobietę, będzie odpowiadał potem dlatego, że płód został uszkodzony i w drugą stronę, że dobrze, to jest prawo nie może być tak skonstruowane, że ludzie się boją. Pani marszałek, ostatnio miałem okazję spotkać panią na gali koncertu gali Chopinowskiej i złożyłem pani gratulacje, ale teraz chcę to zrobić publicznie.
pani prowadząca obrady, no, powiem to językiem mało oficjalnym, wściekła się i wkurzyła na posłankę Jachirę, która rozrzucała karteczki, panią koleżankę klubową, która rozrzucała karteczki na mównicy sejmowej. Czy ona później do pani podeszła, jakoś wytłumaczyła się, przeprosiła za to zachowanie? I pani powiedziała, że ma to posprzątać i w ogóle... W Sejmie bardzo często posłowie się unoszą emocjami, ale ważne, żeby ten... A czy pani Jachira podeszła i przeprosiła? Jesteśmy już w porządku, są nasze relacje. Podeszła i przeprosiła, czy nie? Czy pani po prostu jej odpuściła, machnęła ręką, że z tym przypadkiem się już nic nie da zrobić? Nie, pani Jachira naprawdę jest niedoświadczonym posłem, bardzo ekspresyjnym, lubi happeningi, ale każdy happening kiedyś się kończy i musi wrócić normalność. No i pani zrobiła coś, co w Sejmie jest dość rzadkie, czyli zrugała swoją koleżankę partyjną. Bo marszałek Sejmu jest marszałkiem wszystkich posłów i odpowiada za zachowanie wszystkich posłów na sali. Nie, i tak powinno być. Tak być powinno, choć nie zawsze. Ale tak, powinno być i wtedy byłoby nam wszystkim łatwiej w Sejmie działać i pracować. To jeszcze tylko pytanie polityczne. Jest pani zadowolona z powrotu Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej? Oczywiście, że tak. A wyniki, które ma Platforma, wyniki sondażowe, też panią cieszą? Odbudowaliśmy przez ostatnie miesiące sporo punktów procentowych. Akurat jest... przez ostatnie dwa miesiące to raczej nie bardzo, bo raczej, bo raczej wraca poparcie dla Hołowni. Ja mam przed sobą dane United Service. Widziałam ten. Z piątego. Widziałam ten. PiS 33, Platforma 22, Hołownia 16. Wie pan co? To świadczy, że PiS już długo nie porządzi, bo opozycja demokratyczna wygra i to jest najlepsza informacja z tego sondażu. Jakby to pani powiedzieć? Może tak, może nie. Natomiast jak ja słyszę o końcu PiSu, to powiem pani do tak. Do końca PiSu nigdy nie będzie, ale władzę oddadzą. To na pewno. To kiedyś na pewno oddadzą, na ale pewno to nawet oni w najbliższych wyborach. Dlatego widać ich zdenerwowanie, widać te irracjonalne działania i widać taką A pamięta pani, jak Grzegorz Schetyna na okładce Newsweeka obiecywał pokonam Kaczyńskiego? No i pokonaliśmy go w jakiś sposób. Wygrałam z Kaczyńskim w Warszawie. To rzeczywiście Schetyna pokonał Kaczyńskiego. Gdzie jest teraz Schetyna, gdzie jest Kaczyński? No właśnie, Schetyna ma przed sobą jeszcze wiele, a Kaczyński będzie politykiem, o którym historia będzie pisała nie najlepiej w przyszłości. Tego akurat ani pani, ani ja nie wiemy. Ale mogę sobie to wyobrazić. Ja mogę sobie wyobrazić jedno, do końca moich i pani dni Jarosław Kaczyński będzie w Polsce bardzo czynnym i ważnym politykiem. On nie umrze nigdy. Raczej takie mam przypuszczenie. To, że będzie czynnym politykiem, to tak, bo nikt mu tego prawa nie odbiera. A ale będzie żył 120 lat, spokojnie. Wszystkim życzymy długiego życia. Jarosław Kaczyński nie wybiera się umierać, po prostu on sobie na to nie może pozwolić, on zarobiony jest. Ale poważne pytanie. Każdy polityk odpowiada za to, co zrobił w swoim życiu i potem historia go ocenia. Ostatnie pytanie o Lewicę. Czy pani zdaniem Lewica podaje rękę PiS-owi? Na pewno zbyt mocno nie opiera się PiS-owi. I dlatego właśnie nie jest wiarygodna. Tak przynajmniej znaczy w polityce twierdzi. Trzeba być. Znaczy w polityce nie można ciągle się zastanawiać, co się zrobić. Trzeba pewne rzeczy nazywać po imieniu, a w dzisiejszych czasach, kiedy dzieje się tyle złego, trzeba złe rzeczy wprost nazywać po imieniu, bo tutaj nie ma przestrzeni do negocjacji. Kiedy jakoś łamie się prawo, relacje wasze z Lewicą ostatnio ochłodły. Są normalne. Normalne, to są normalne. No dobrze, pani marszałek, to bardzo pani dziękuję. To nie jest koniec tej rozmowy, proszę Państwa, to jest koniec tych rozmów o polityce. Czyta pani jakieś książki? Czytam, ale ostatnio niestety jestem tak zmęczona, że bardzo szybko zasypiam przy książkach, ale mam przygotowane książki na święta, bardzo. Ale książki na święta, które pani będzie czytać, czy które chce pani dać w prezencie? Te, które ja chcę sobie przeczytać. To dobrze, to co pani będzie czytać? Mam przygotowane większość nagród, nominowanych do nagród literackich. Miałam szczęście przeczytać nagrodę, tę książkę, która dostała nagrodę o Śląsku. Bardzo, bardzo, bardzo. No dobrze, co pani ma na święta? Szybciutko, bo musimy kończyć. Panny z Wesela. I to pani będzie czytała. Tak, jestem bardzo. Nawet zaczęłam i okazuje się, że zupełnie inaczej patrzę na te osoby, które opisywał Wyspiański. To były naprawdę bardzo silne, mocne kobiety, zupełnie inne niż opisał. Socjolog Małgorzata Kidawa-Błońska była naszym gościem. Dziękuję serdecznie, do widzenia.